Witajcie moi drodzy. Kolejny sos w wersji dietetycznej. Dzisiaj będzie to sos pomidorowy. Do jego zrobienia potrzebujemy około 200 g jogurtu naturalnego, który będzie naszą bazą do sosu. Potrzebujemy też 3 łyżeczki przecieru pomidorowego, łyżeczkę ostrej papryki, około łyżkę posiekanej bazylii, sól i pieprz. Do miseczki dodaję na początek jogurt, następnie przecier pomidorowy, ostrą paprykę, bazylię. Dobrze mieszam. Ma już piękny kolor, próbuję. Odrobinę soli i pieprz. Pieprzu nie za dużo, bo już swoje robi ostra papryka. Ten sos będzie dosyć pikantny. Sos pomidorowy o małej, naprawdę małej zawartości kalorii. Do przekąsek na zimno, do dań na ciepło. Naprawdę doskonały. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego.